Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej tutaj w siedzibie Starostwa Powiatowego. Proszę Państwa, chcieliśmy Państwu przekazać kolejną dobrą wiadomość związaną z inwestycjami na terenie powiatu tomaszowskiego. Dzisiaj mówimy o ważnej, istotnej drodze w gminie Rokiciny. Ona będzie przebudowywana ze środków rządowych. W większości, czyli w 80%, proszę Państwa, ta inwestycja będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest fundusz, który od kilku lat pomaga samorządom realizować te wszystkie inwestycje, które do tej pory było ciężko zrealizować z racji braku odpowiednich środków finansowych. Proszę Państwa, miły moment. Uśmiechnięci wszyscy, którzy przybyli na tą konferencję. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie powitać wicestarostę tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Witam również serdecznie panią Elżbietę Łojszyk, członka zarządu powiatowego. Witam dyrektora zarządu dróg powiatowych, panią Elżbietę Rudzką. I witam prezesa firmy PRD Piotrków Trybunalski, pana Przemysława Klonowskiego. Będziecie państwo świadkami podpisania umowy na wykonanie właśnie tej drogi, jakże ważnej, w ramach sieci dróg w powiecie tomaszowskim. Proszę Państwa, korzystając z tej okazji, bardzo serdecznie chciałbym podziękować za szczególną pomoc marszałkowi seniorowi, panu Antoniemu Macierewiczowi. Również serdecznie dziękuję panu wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu i premierowi panu Mateuszowi Morawieckiemu. To jest ta konkretna pomoc, która właśnie tutaj płynie do poszczególnych samorządów, w tym przypadku do samorządu powiatowego. W tej chwili, proszę Państwa, oddaję głos wicestaroście tomaszowskiemu, panu Leszkowi Górkowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za moment zostanie podpisana umowa na przebudowę, właściwie drugi etap budowy ulicy Rejmonta w miejscowości Rokiciny. To jest droga 4318. W ramach przebudowy tej drogi zostaną wybudowane zjazdy, chodniki, zostanie odwodniona. Proszę Państwa, dzięki tej modernizacji tej drogi zostanie poprawione i bezpieczeństwo, i komfort użytkowników tej drogi. Bardzo się cieszymy właśnie, że z wysokiego dofinansowania w wysokości 80%. Tutaj z tego miejsca też dziękujemy wójtowi gminy, bo też ma swój udział w przebudowie tej drogi, bo też dofinansowuje tą drogę, tą inwestycję. Także proszę Państwa, cieszymy się bardzo, że kolejna droga zostaje modernizowana, przebudowana w naszym powiecie i dzięki temu nasz powiat pięknieje i staje się bezpieczniejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do zabrania głosu panią Elżbietę Łojszyk, członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że kolejna inwestycja drogowa w powiecie tomaszowskim po podpisaniu umowy ruszy pełną parą. W gminie Rokiciny odcinek Kolonia Rokiciny, Łaznówek, drugi etap. Dofinansowanie, tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część dokłada powiat tomaszowski oraz gmina Rokiciny. Na pewno przebudowa tej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i podniesie jakość życia mieszkańców, zarówno gminy, jak i przejeżdżających przez gminę Rokiciny, mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Bardzo się cieszymy, powiat się pięknie rozwija, pięknieje i poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do zabrania głosu panią Elżbietę Rudzką, dyrektora zarządu dróg powiatowych. Proszę bardzo. Dziękuję panie starosto. Dzień dobry państwu. Jako dyrektorowi zarządu dróg powiatowych jest mi niezmiernie miło przekazywać tak dobre informacje o kolejnych przebudowach realizowanych na sieci dróg powiatowych.
Tak jak Państwo tutaj wspomnieli, wpływa to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Szanowni Państwo, w ramach rozbudowy drogi powiatowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu pieszych, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, która przyczyni się do prawidłowego odwodnienia tej drogi, jak również wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Szanowni Państwo, łączna wartość zadania to 2 317 tysięcy. 1 682 682 to dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg lokalnych, dofinansowanie z gminy Rokiciny na poziomie 302 641 zł. Bardzo mi miło przekazywać tak dobre informacje dla Państwa i dla wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. A teraz zapraszam do zabrania głosu prezesa firmy PRD Piotrków Trybunalski, pana Przemysława Konowskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowny panie starosto. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja przede wszystkim chciałbym na początku serdecznie pogratulować panu staroście i całemu zarządowi w skuteczności w działaniu, w skuteczności w pozyskiwaniu pieniążków na rozwój jakże istotnej infrastruktury lokalnej. Dzisiaj oczywiście dużo się mówi w mediach na temat infrastruktury tej ogólnokrajowej, ESEK, autostrad, niemniej jednak te potrzeby tutaj lokalne dotyczące każdego z mieszkańców powiatu oraz gminy Rokiciny są naprawdę istotne i kluczowe dla standardu jakości życia. Dlatego serdecznie gratuluję. Gratuluję także kooperacji, współpracy pomiędzy samorządem, zarządem powiatu a gminą. To jest bardzo, bardzo pozytywny aspekt i jak widać połączone siły tutaj pod nadzorem starostwa dają wymierne efekty. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel generalnego wykonawcy chciałbym z góry przeprosić za utrudnienia, które powstaną w wyniku realizacji tej inwestycji. To jest prawie kilometr drogi. Będziemy realizowali ten kontrakt w reżimie niestety tak zwanych zamknięć połówkowych, czyli z dopuszczeniem ruchu na tej drodze. Stąd też od razu apeluję do Państwa o wyrozumiałość i przede wszystkim o zachowanie bezpieczeństwa, dlatego że będzie niestety wąsko, będą wahadła i bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poruszanie się na tym odcinku. Jeszcze raz gratuluję i zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej i jak z najmniejszymi utrudnieniami to zadanie wykonać i do zobaczenia na odbiorze. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Proszę Państwa, jeszcze raz jakby dla podkreślenia dobrej współpracy. Samorząd powiatowy, samorząd gminny i mówimy jeszcze tutaj o samorządzie wojewódzkim, czyli mówimy o panu wojewodzie, mówimy o parlamentarzystach, mówimy o premierze Polski. To jest piękna współpraca na wszystkich szczeblach, dzięki której będą mogły się dokonywać właśnie takie inwestycje. Proszę Państwa, teraz zapraszam do podpisania umowy panią dyrektor Elżbietę Rudzką, jak i również tutaj pana prezesa Przemysława Konowskiego. Bardzo proszę. Wykonawstwa.
dziękuję. Jestem zaszczycony, że udało się wygrać i realizujemy. Bardzo. Gratuluję raz jeszcze.